Kochani, poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede wszystkim z wiarą w Boga, który uświęca i oczyszcza wszystko. Wchodząc do kościoła, jako do domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy i czynimy znak krzyża, aby uświadomić sobie tak naprawdę, kim jesteśmy i dla kogo tu przychodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty dzieci Bożych. Czy to na osobistej modlitwie z Panem Bogiem, czy na wspólnej Eucharystii. Siostra Faustyna, gdy modliła się za umierającą siostrę, widziała, gdy demony walczyły o jej duszę. W sercu poczuła, aby właśnie wziąć wodę święconą i je pokropić. Także i święta Arabka, czy Teresa od Jezusa. Wiemy bardzo, jak ważna jest woda święcona, ale niestety w większości kościołach nie widzimy już jej. Nie ma jej w kropielnicach, ale można zastosować dozownik właśnie do wody święconej, taki, jaki mamy tutaj właśnie, w holenderskim kościele. I to jest mniej istotne, czy on będzie piękniejszy, czy będzie mniej piękniejszy. Istotne jest to, co się w nim znajduje. Więc kochani, właśnie podstawiamy dłoń i czynimy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.